Jesteśmy w Szanghaju, w miejscu, gdzie można kupić sobie żonę albo męża. W Chinach jest ogromna presja na to, żeby się przed 30-tką ohajtać, stąd w ogóle powstają takie miejscówy. 32-latka umówiła się ze 100 mężczyznami w ciągu jednego roku. Trudno być kobietą w Chinach. Singielkę nazywa się odpadkiem. Ziomal idzie na FaceTime połączone ze swoją córką, która miała twarz i tak chodził i pokazywał. Władze tego miasta tworzą bazę singli. Singielki dostaną dodatkowy urlop, w czasie którego mają szukać sobie męża. No, a ja mam taką karteczkę, na której będę starał zaoferować siebie. To jest najbardziej niezręczny moment w moim życiu. Today are not very much people. Yes, right? Just less than 10% only. 10%? Yes, before, all around here. Oh. So this part over there, all the people there. This is the girl looking for husbands. Na pierwszym ogłoszeniu jest napisane, że dziewczyna, rocznik 79, 1,62 m, pozna sobie takiego 6 lat młodszego chłopaka. Co ważne, posiada ona mieszkanie w Szanghaju i to bez hipoteki. Także taka dobra partia i nie jest wybredna, bo generalnie dużo sobie napisała, a chłopak po prostu ma być młodszy. Jakiś problem tutaj, jakaś zdanka chyba. Nigdy nie wiem, czy oni krzyczą, czy po prostu rozmawiają ze sobą. Mamy obstawę od ochrony. Schodzi za nami trzech ochroniarzy, bo nie możemy tutaj nagrywać. Nie, ale bo pan, pan, sorry that you have so much troubles with us. I think they are shy. Yeah. Yeah, they don't want people to know that. Wiele z tych rodziców przychodzi tutaj za plecami swoich dzieci. Oni nawet nie wiedzą, że ich rodzice tu przyszli. I Cindy nam mówiła, że jej mama być może tutaj też była. Ma takie podejrzenia, nie ma pewności, ale dostała kiedyś propozycję, żeby spotkać się z jakimś ziomalem i takie robiła do niej podchody. Bo ta presja tutaj jest tak ogromna do tego stopnia, że ludzie często wynajmują sobie chłopaka czy dziewczynę na to, żeby odwiedzić swoich rodziców. Można za takie coś stare dostać pod 1000 do 2000 jenów plus koszta przejazdu i jedzonko, które dostaniesz od starych. Są też nie wszyscy tutaj ludzie chcą, żebyśmy ich nagrywali, bo pewnie robią to właśnie za plecami swoich dzieci. No niezręcznie, bo nie chcę przejeżdżać do swojego kraju, kurwa, i robić trzody. Chcemy po prostu podejść i normalnie zagadać do ludzi, wytłumaczyć im naprawdę, po co tu jesteśmy, co robimy, już nawet bez jakiegoś trollowania, bo miało być trollowanko, że ja szukam sobie żony też. Przebraliśmy się, żeby nas nie poznali, ale musimy dokończyć ten content. Tutaj za mną stoi agent nieruchomości, czyli taki człowiek, który przyjmuje zgłoszenia i pośredniczy w sprzedaży ludzi, no. If you really get the wife, once you go to the marriage department to sign the paper, and then he will charge money. I asked how much. He said maybe from 5,000 to 10,000. 5,000 for marriage or for date? If you really find a wife. Cindy przy okazji zapytała o chłopaka dla siebie, jak już przyszła tutaj, zapytała, czy ma jakichś chłopaków przystojnych i powiedział jej, że ma jakiegoś ziomala, co 25 baniek robi rocznie. Właśnie i Cindy tak, co? To dlaczego stop? No to dlaczego do ciebie przyszedł taki? Ale powiedziała, że dla mnie też o jaką żonę zapyta. Can you see the pictures of those people or just... I can see the photo for the handsome boy. What about girls? So first you show what are you looking for and then they have a pictures. What do we have here? He said you are too handsome. Thank you. So she's keeping asking me, are you making money? Yeah, a lot. Yeah, I said, yeah, you make a lot of money. If you can make money, that's the deal, okay? If you cannot make money, no. Założenia są takie, że najważniejsze przy szukaniu partnera dla swojej kobiety to jest to, czy ma mieszkanie i czy ma hipotekę na to mieszkanie, nie? To jest jakby stawiane jako podstawa. Tu nieważne tam, jak on wygląda, czy ją bije, czy ma jakieś uzależnienia, o tym się w ogóle nie mówi. This girl, 25 years old. So the girl graduates in United States University and a master degree in Hong Kong University. Pani powiedziała, że jak zapłacę 2000 jenów, będę mógł się spotkać z 7 dziewczynami, z tymi, które są tam napisane, a ta na różowo, która była na kartce, to jest jakaś VIP, studiowała w Stanach Zjednoczonych. Ale jak zapytałem, czy mogę zobaczyć ich zdjęcia, Oh, she's kidding. Yeah, this is 26 years old. Ty to powiedziała, nie, bo mam je na tablecie, pokazała mi na telefonie, a na telefonie były ich zdjęcia z zakrytymi twarzami. I zapytałem, czy na przykład one wiedzą, że tutaj są, czy ich rodzice wystawili. She knows it, and not parents
She did it by herself. By herself. Nie wierzyła mi, że mam pieniądze, bo jeżeli mam pieniądze, to po co tu przychodzę, skoro jestem biały i mam pieniądze, że nie potrzebuję tego marketu. Ale jeżeli nie kłamie, jeżeli faktycznie mam pieniądze, co rodzice będą chcieli jakby evidence na to, będą chcieli dowód, bo, no powiedziała, że oni będą chcieli zobaczyć, czy ja naprawdę mam pracę albo jakiś, skończyłem jakąś szkołę. Oczywiście musimy się polubić z dziewczyną, chłopak z dziewczyną, ale to jakby final decision należy do rodziców, nie? To oni podejmą decyzję, czy możemy sfinalizować nasz związek małżeński. Ja spytałem jej, jak wiele już takich małżeństw pośredniczyła, ile sfinalizowała, nie jest w stanie zliczyć tak dużo. Albo tak powiedziała, albo zero w ogóle, nie? Mamy, kurwa, zobacz, stary, całkiem tłoczny stragan. O Jezus, jak się dziwnie czuję, jak mnie wykręca. Nie, chcę tu być. To jest najbardziej niezręczny moment w moim życiu. Ścichłama. Stary, tu jest tak zimno, aż się musiałem rozpiąć, tak mi się gorąco zrobiło. Come to me. Poland. Polonia. Was she recording me for her daughter? Yeah. Państwo spytają, czy mogą zrobić mi zdjęcie, żeby wysłać do córki. No pani pochala. O, u pana pochala. Ah, together. Okay, together. Okay, one, two. Oh. Is he has a daughter? Nie o niuała. What is it for? Oh, 他都得哭哭着. Woman, 哭. She wants to go Poland. But she can learn Polish. Yes. And come just for the wedding. Just for the wedding. Yeah. Czyli podsumowując, państwo powiedzieli tak. Niestety, dziewczyna nie może przyjechać do Polski, bo pracuje tutaj dla rządu, ale może się nauczyć dla mnie polskiego i może raz w roku przyjeżdżać dla mnie do Polski i wesele też możemy zrobić w Polsce. Pokazali mi jej zdjęcie, ale nie mogliśmy go nagrać, bo ona nie wie, że oni tutaj są. Stary, czujesz jaki przypał, jakby twoi starzy chodzili na market i cię sprzedawali i tam opowiadają o tobie, znaczy Łukaszek taki grzeczny chłopiec, zabawny taki i tam się kłócą z jakąś dziewczyną. Nie, nie może dodawać sosów ani majonezu do sałatek. Łukaszek nie lubi majonezu. To są ci ciągle, oni ciągle patrzą, oni są chyba bardzo zainteresowani. Pan sobie zrobił ze mną kilka zdjęć z różnych profili. Powiedziałem, że zarabiam 10 milionów rocznie i wszyscy go kilka osób dookoła nagle stanęło, stary, i zaczęli sobie coś tam gadać, szeptać do ucha. Do they have any idea how they can connect us with each other? Because she doesn't know that we are here, right? I got her contact already. Oh, they gave you the contact number. Yes. Już podali numer. Mocna kultura. Naprawdę mocna kultura. Dużo osób jest takich starszych od nas. Takie roczniki 8, 7 coś, nie? 80 któryś, 70 któryś. Chociaż widziałem jedną dziewczynę 98 rocznik. A już są rodzice chcieli ojebać na markecie. He said, you know, his friends, yeah, schoolmates, nephew, they successful find a husband and a wife here 10 years ago. Oh. Yeah. What does he think about market like this? He said, you know, there's a lot of agents here. And agents maybe, because they pay many money or something like that. But if just one piece of the paper, it's the real person. They have this creditor. If many, many papers, maybe there's a fake, you know, agent. Why are you here? Are you looking for... I'm come from Xi'an. Tourist? Yeah. You're just a tourist? Yes. Ziomar, z którym rozmawiałem, jest z innej części Chin i powiedział, że takie marriage market mają tak naprawdę w każdym większym mieście i że on to w sumie nawet nie był zawstydzony, jakby jego rodzice go zaoferowali na czymś takim, bo nie jest łatwo znaleźć dziewczynę czy kobietę, jak nie masz pracy, nie masz domu i studiujesz sztukę. Więc on w sumie nawet by chciał, jakby jego starzy przyszli w takie miejsce jak to. Ej, zgubiliśmy Cindy. Może męża szuka. No, mi się wydaje, że to tak, ono coś tutaj ten. Coś tam sobie kupiła dzisiaj jakiegoś. She has a daughter, but older than you. And then she's asking you, if you get married, you want kids or not? Córka pani jest troszeczkę starsza ode mnie, ale mieszka w Anglii. Skończyła wspaniały uniwersytet jakiś w Chinach i pyta się, czy mi to odpowiada. Zobaczymy dalej, jeszcze jest troszeczkę pytanek. Nie, Gajdzi nie jest taki łatwy. Obie córki, które mi pokazali tutaj rodzica, to ładne dziewczyny, tak naprawdę ładne dziewczyny. Wydaje mi się, że oni to za ich plecami robią. I one po prostu są wybredne i jak im wiesz, że one tam... Córki, znalazłam ci chłopaka, mamo! Ale to jest popieprzone, nie? Że tak żyłem w swojej bańce polskiej,
tak wszystko dla nas się wydaje takie duże, istotne i w ogóle wyjeżdża sobie do jakichś Stanów i Chin i się okazuje, że ludzie w ogóle nie wiedzą o naszym istnieniu. And I would like to move here and... Oh, okay. It's gonna be too hard, I guess. Oh, yeah. He's very angry. He is very angry. So why is that? How do you think? Maybe they have some scam. Bardzo agenci się denerwują, których jest tutaj mnóstwo. Ci wszyscy, którzy mają dużo kartek, bardzo się denerwują, jak wyciągamy telefon i zaczynamy nagrywać. I taka niepotwierdzona opinia, ale kasują rodziców na pieniądze, w ramach których mają doprowadzić do spotkań między pociechą tego rodzica a kandydatami, którzy są zaoferowani, a tak naprawdę później do tych spotkań wcale nie dochodzi. What about government? What do they think? They don't do anything about it? Is it illegal? It's legal, of okay. course it's legal, yeah. They pay taxes and everything. I think so. I don't know if they pay tax or not, but as long as they have the confidence, they have to pay the tax. So what's your opinion about marriage market? So in the very beginning, yeah. I thought the girl never know it. And then now you see, you interviewed a young boy. He said, I'm happy to be here. Stojąc jak taka maskotka, wiadomo, czymś na maksa skrinżowany. Tych rodziców też rozumiem, dzieci, które by się zdenerwowały, też bym zrozumiał. Generalnie wszystkich tutaj rozumiem i rozumiem też, że odcinki będą codziennie o 18, albo trochę później. Będźcie na Instagrama. No obiecywałbym wam coś, że będzie jakiś dodatkowy content czy coś, ale ja tak zawsze obiecuję w tych odcinkach, a później wrzucamy ten odcinek na ostatnią chwilę. Coś tam z biegiem czasu będzie się pojawiało, a poza tym, no chcielibyśmy mieć więcej followków i będziemy was trzeba informowali o jakichś różnych rzeczach, w stylu szukamy kogoś do odcinka, chcemy, żeby ktoś wystąpił, chcemy kogoś wybić i zmienić jego życie i dać mu 10 miliardów jenów. To ciężko tak na YouTubie poinformować, a na Instagramie jak najbardziej jest to możliwe. Dlatego Instagramy tam, a subskrypcja wiadomo gdzie, tu. Do zobaczenia jutro.